working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times. Popaczuczek przyszła, ale nie mam na razie na nich czasu. Muszę dorobić klucze do domu na pewno. Muszę iść coś zjeść szybko, wyjść z pieskiem i odebrać ulotki, które są na świąteczną imprezę, która jest już zaraz, więc na pewno wam pokażę. Byłem u dentysty, jak widzieliście, u doktora Franka było bardzo śmiesznie, naprawdę, ale ząb zrobiony, przygotowany pod koronę, więc będę miał stawioną koronę. Szybko poszło i nic mnie nie boli, bez znieczulenia, więc fajnie. I lecę teraz po informacyjne ulotki. Słuchajcie, wpadłem po smycz, bo ta, którą mamy, to oczywiście jest już zjedzona. W ogóle hejtowaliście nas, że używamy takich smyczy i nieodpowiednie do pieska, ale on uwielbia tą smycz po prostu, bo może biegać sobie swobodnie i nie ściągany. I wybrałem, ta była zjedzona, o. Tutaj. I ta jest po prostu lepsza. W sensie wydaje mi się, że jest lepsza, mam nadzieję, że nie zostanie zjedzona. Zobaczymy, a tu inne zdobycze, mam prezenty, pokupowałem na święta. Dokładnie tu udekorowane w biurze, zobaczcie jak pięknie. I to jest mój styl. Super. Zobaczcie jaki fajny zestaw znalazłem. Dla pieska pod choinkę. Ale sztos tu są w ogóle, z Maxizo, 20% taniej przy zakupie 3 sztuk. O, jeszcze lepiej. O, tu są też smycze świecące, takie obroże. Zamówiłem przez Neta, właśnie te. Słuchajcie, wszystkie zadania wypełnione, odebrałem ulotki, zaraz wam pokażę i dorobiłem klucze, ale niestety jednego klucza ci nie dorobiłem. Przepraszam, bo nie było na stanie. Witam panią. Nie nagrywaj mnie w moim koku podomowym. Czemu? On jest przepiękny. Ty jest większy koczek, niż mój łeb. No, koczek podomka. Cześć. A tutaj co będziesz testować? Testujemy te łyżeczki z TK Maxa. One są z miodem. To jest turmeric. No to żółte. Jezus, no wiecie o co chodzi. No. No. Nie mogę użyć. Proszę, daj mi powąchać. Robię herbatkę. Dla lalka. Robię zawsze tak, że troszeczkę zalewam i zaraz wyjmuję, bo to jest dla niej musi być słabo. A tu psiak jest. Poczekaj, psiak, chcę słodziak. Pokazać. Czy wy też tak proszę robicie? Proszę bardzo, tak. Że resztę dzieciom żeby dało się pić. O, teraz tutaj musisz wymieszać. No i twoja herbatka, proszę. Co my robimy z tymi padami? To w ogóle są lipne. Tak drogie, mówiłam wam wczoraj. Chyba pokojnie. Ale musimy wszystkie te pady wsadzić w jedno miejsce. Nie może te być puchnące tak. Bo ja się są, czuję, jakbyśmy mieli te są najlepsze, bo są płaskie i one ich nie gryzie. A jak są puchnące, to one je gryzie. To są do wycierania różnych części. Trochę czego? Do wycierania bobo. Ciekawe, ile to bobo teraz ma lat. Co teraz to jest na obrazku? To jest 100 lata. To co to jest? A nie, nie to co na obrazku? To na obrazku pewnie ma 18 już. A bo nie tak. No tu do testowania kupiłem jakieś produkty. Testowania to nasz ulubiony zapach do auta. I przyszły mi pestki. Pestki, w sumie pokrowce do tych pestek z lokalizatorem. Te pójdą do dla pieska. Między smycz. Tu jeszcze jedna została, druga. Tutaj nosek. A tu tak pani fajnie mi zapakowała w duce prezent. Na święta. Nie mogę powiedzieć coś w środku, bo ta osoba ogląda vlogi. Hej, hej, ja właśnie wróciłam od sąsiadów, byłam w odwiedzinach na chwilkę. Sąsiadce zaniosłam parę kosmetyków. Powiem wam, że dzisiaj ten maluch mi dał tak popalić z tym sikaniem, z tym lataniem, z tym niszczeniem. Ty maluchu, ty pampuchu. Jak to moja córka powiedziała, bo się w niedzielę z pieskiem pokłóciła i powiedziała, że piesek już ją wkurza.
bo się dał głaskać innym dzieciom, to powiedziała do niego niemiłe rzeczy, ale jak to córka później powiedziała przed synem: mamo, na szczęście piesek nic nie rozumie i nie będzie mu przykro. Także tak, pieskowi nie jest przykro, piesek się w najlepsze bawi. Jak się pytacie, co tam u pieska, co tam u Flafika, to cudownie. My z Darkiem jutro jedziemy do Gdańska. Po pierwsze na jarmark, po drugie spotkać się z naszymi dziewczynami, z którymi współpracujemy przez naszą agencję. Po trzecie mamy pretekst do wyjazdu służbowego, bo zawsze w tej okolicy właśnie świąt, grudnia, moich urodzin wyjeżdżamy na wyjazdy służbowe. W zeszłym roku nam nie wypaliło, bo mieliśmy jechać do Pragi. Również na jarmarki, no i na zwiedzanie. Nigdy w Pradze czeskiej nie byłam, tylko w Pradze na Pradze w Warszawie. Dziadu, buziaku, dziadu ma takie ostre zęby. Ale miałam tak koszmarną anginę rok temu o tej porze, a drugą zaraz anginę miałam w Sylwestra. Więc w ogóle okropny był wtedy czas odpukać. Nie miałam teraz anginy od dawna. Więc jak choruję, to tylko na krtanie, ale nie chcę na razie chorować. Na szczęście córka również zdrowa. Chociaż dzieciaki, powiem wam, że z wiekiem jest lepiej. Bałam się, że będzie tak jak w przedszkolu, że 2 tygodnie przerwy i znowu kolejne przeziębienia, ale na szczęście jest dobrze. No i jutro jedziemy właśnie do Gdańska, spędzimy sobie fajnie czas, idziemy też na fajną atrakcję, którą wam na pewno nagramy, bo to będzie super atrakcja dla... co ty masz na brzuszku? Joj. Super atrakcja, słuchajcie, dla grup, dla osób z pracy, jak jedziecie z kimś z roboty, ze znajomymi. To będzie bardzo fajna atrakcja. Kakus nasza nie wie, co to jest, tylko Betty wie. Nie, wyłaź z tamtej szafki. Odkrycie dzisiaj miałam. Zostaw to. Flaf, zostaw to. Zostaw Flafiku, mój kochany. Dziuziu, mój wlowiku, to nie ludzie i tego, to nie wolno. To nie wolno. To nie wolno. Chodź, idziemy. Co chciałam jeszcze powiedzieć? A, no i z Flafikiem i z Lalą zostaje moja mama tutaj, więc będą się super bawić z babcią, spędzą sobie fajnie czas, co nie? Flafi kocha babcię, bo babcia kocha psy i to jest taki nasz trochę wspólny pies i stwierdziłyśmy z mamą, że chodź Flafiku, nie sikaj mi tam proszę, nie, chodź. Flafi nam się kojarzy z naszym poprzednim pieskiem pod kątem troszkę zachowania takiego wesołego i tak trochę tak wygląda, tylko tamten piesek był drobniejszy i w biszkoptowym kolorze. I trochę nam się również kojarzy z naszym pierwszym psem, czyli jamnikiem długowłosym, który niby był rasowy, ale też miał krótszy pyszczek, nie miał takiego długiego jak jamniki. Więc tak, Fluffy jest takim połączeniem naszych poprzednich piesków. Tylko to były chłopaczki, a pierwszy raz mamy Sunię. Pierwszy raz. Jest tak miła, normalnie. O, już się kłócał coś tam. Już jakaś kłótnia. Idziemy do łazienki, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Także ja i Flafur się z wami żegnamy. Co Flafek powiesz do kamery? A jak ktoś, słuchajcie, mi napisał w komentarzach, że to przegięcie, że z psa robimy słupa reklamowego, to słuchajcie, to nie dziecko. Spokojnie, naprawdę mu nie zaszkodzi, że będzie na Instagramie. Dostał już swoją pierwszą paczkę na powitanie w naszej rodzinie, bez przesady. Słuchajcie, my nie pokazujemy dziecka, ale że psu naprawdę nic nie będzie. I ej, jego publiczny wizerunek, została upubliczniona jej osoba, psia i myślę, że nic jej z tego powodu nie będzie. Jest na Instagramie mnóstwo osób, które po prostu chcą oglądać pieski, kochają pieski, obserwują nas inne osoby z pieskami i uważam, że to jest super, takie pieskowe community i nie mam nic przeciwko temu, natomiast wiecie, jeżeli chodzi o pokazywanie dzieci, to sprawa wygląda troszeczkę inaczej. No, także see you on Instagram, piesek Fluffy. Pożegnasz się? Siarenko! Zwariowałaś troszkę, jak wróciłaś od sąsiadów. Dobra, ja się żegnam, kochani, i uciekam. Wesołego vlogmas, do zobaczenia jutro. Buziaki!